Tego nie wie nikt. Szefie, przepraszam, że przeszkadzam, ale czytał pan już Super Dzień? Oczywiście. A to przepraszam. Zaraz, zaraz, mały. A czy ty mnie kiedyś widziałeś, żebym ja coś czytał? No nie. No. Co nie znaczy, że nie wiem czytać, nie, Krzysiu? Wiele lat temu przeczytałem dwie książki, które wpłynęły na moje życie i tak się skończyła moja przygoda z literaturą. Myślę, że to pana zainteresuje, szefie. Fajna dupa. Znajoma? Nie, nie chodzi o nią. Brylant i ta piosenkarka zerwali zaręczyny. Ajajajajaj. A kto to jest Brylant? To jest ten filmowiec hazardzista, który wisi panu w dużą bańkę, szefie. A ta dziewczyna to jest jedna z najbogatszych lasek w tym kraju. Brylant twierdzi, że jest zaręczony z tą księżniczką i po ślubie odda panu szmal. Najwyraźniej nie będzie miał z czego. Widzisz, to jest córka tego Mariano Italiano, co go stuknęli parę lat temu w zoo. Tak jest. Ale fortunę odziedziczyła po matce z bogatej, arystokratycznej rodziny. Teraz wszystkie interesy prowadzi ojczym. Wyjątkowy cwaniak. Grał kiedyś z Mariano w knajpie na grzebieniu. Po jego śmierci zakręcił się koło żony i położył łapę na kasie. No to zajmij się Brylantem. Znaczy co? Stuknąć go? Wtedy na pewno nie zapłaci. Co dać szansę chłopakowi? A może się jeszcze zejdą.